Chciałem wam opowiedzieć o historii pewnego człowieka, a w zasadzie o jej dwóch bohaterach. To historia o nim i o niej. On bardzo często się denerwuje. Kiedy to robi, robi to najczęściej w pracy. Jak się domyślacie, w relacjach z własnym szefem. Tak założyłem. Irytują go jego decyzje, czasami jego wartości, czasami też sposób, w jaki z nim się komunikuje bądź deleguje zadania. Jego nerwy zalewają go niczym szklanka wodę. Ale opanował jedną rzecz do perfekcji. Potrafi świetnie swoją złość tłumić, trzymać w ryzach, czasami zupełnie jej po sobie nie pokazywać. Jest też ona. Ona w podobnych sytuacjach, być może w relacji z szefem, ale też w codziennych sytuacjach społecznych, dość często też się denerwuje. Wybucha. Lecą drzazgi. Jest niczym w delirium wyzwolonej świadomości. Dopiero potem zastanawia się, co powiedziała, bądź w jaki sposób się zachowała. Ale to dopiero później. Zastanawiam się, kogo bardziej byście lubili. Kto byłby dla was osobą, która wzbudzałaby większą sympatię? Komu bardziej byście zaufali? Nawet nie spodziewałem się tych odpowiedzi, ale dziękuję, bo to mi pomaga. Nazywam się Maciej Zaremski, jestem psychologiem i chciałem dzisiaj wam opowiedzieć o tym, czego właśnie doświadczają ci bohaterowie. Chciałem wam opowiedzieć o emocji złości. O złości, która jest emocją pasjonującą, niekoniecznie zawsze negatywną. I dzisiaj postaram się ją trochę obronić, bardziej w tle, ale chciałem wam powiedzieć o emocji złości, która pojawia się na naszych twarzach nie tylko wtedy, kiedy ją przeżywacie. W długim okresie czasu, na przestrzeni biegu lat, pojawia się również, kiedy doświadczacie innych emocji. Dziwne, prawda? Być może dla was zaskakujące, a być może nie. Złość, myślę sobie, jest taką emocją, która w dzisiejszych czasach, szczególnie w XXI wieku, jest zaczarowana. Myśmy ją zaczarowali. W zachodniej cywilizacji nie wypada się złościć. Ile razy słyszeliście, kiedy byliście młodsi od swoich rodziców, nie denerwuj się, nie stresuj się, tak nie wypada. Zobacz, ta dziewczynka jest bardziej grzeczna od ciebie, tak nie można. Byliśmy uczeni już od samego początku, że musimy utrzymywać złość w ryzach. Bo tak wypada. Bo złość nie jest w takcie, nie jest w smaku i nie wypada tego robić. Ja chciałbym tą złość trochę odczarować. Bo wcześniej powiedziałem, że jest naprawdę pasjonującą emocją. Odważę się na taką tezę, że nie ma dnia, kiedy tej emocji nie wykorzystujecie. Jest ona potrzebna dla was każdego dnia, dla każdego z nas. Otóż wyobraźcie sobie, że złość jest emocją, która determinuje wasze działanie w codzienności. Nie macie takiego dialogu czasem w głowie, który mówi: dam radę, pokażę sobie, pokażę innym, muszę to zrobić. To nic innego jak determinacja złością. Ona nie ma wymiaru wprost tak mocnego, ale jednak to jest czynnik, który motywuje. Złość w końcu jest emocją, gdzie czasami chcemy podkreślić własny status, własną rolę. Czasami też pokazać, gdzie nasze ciało krzyczy: tu jestem, zwróć na mnie uwagę, popatrz na mnie, jestem ważny bądź ważna. Złość świadczy o waszych kompetencjach, kiedy chcesz je podkreślić. Kiedy chcesz pokazać, że jesteś w czymś dobry albo dobra, eksponujesz to siłą, prawdopodobnie przez tą emocję. I w końcu złość pełni funkcję autoprezentacji w codziennych kontaktach, gdzie w dzisiejszych czasach na naszym wizerunku zależy nam bardzo. Zależy nam na tym, abyśmy byli odbierani i postrzegani tak, jak o sobie myślimy. I w końcu złość buduje nasz wizerunek. Wartość siebie taką, jaką chcemy mieć o sobie. Zachęcam was serdecznie do refleksji nad tym, bo prawdopodobnie nie ma dnia, kiedy jej nie doświadczamy. Prawdopodobnie w każdy dzień, bardziej bądź mniej, ona się u nas pojawia. Wrócę do moich bohaterów. Pamiętacie ich. Zastanawiam się, w co grają. Co się takiego dzieje, że on zupełnie inaczej niż ona reaguje w podobnych sytuacjach? Jak tu siedzicie, myślę, że też byśmy się różnili, jeśli chodzi o reagowanie tą emocją. Ale nie próbujcie teraz, proszę. Chciałem wam opowiedzieć o tym, bo to była dla mnie inspiracja,
o swoich badaniach, które zaczerpnąłem właśnie z tych bohaterów, zastanawiałem się nad jednym kluczowym pytaniem. Jaki ma związek to, czy ktoś częściej czy rzadziej przeżywa złość, a zmarszczkami, które pojawiają się na naszych twarzach? Zadałem więc jedno główne pytanie i założyłem bardzo odważną wtedy hipotezę. Powiedziałem sobie tak, że na pewno ten, kto się częściej złości, ten, kto się częściej denerwuje, więc częściej to przeżywa. A jak częściej przeżywa, to musi na twarzy napinać bardziej te mięśnie. A jeśli je bardziej napina, to nawet kiedy złość mu upływa i jest od niej uwolniony, to pewne stałe ruchy skóry zostawiają pewne ślady. Przez co, kiedy spojrzycie na tą twarz, możecie ocenić, że jest bardziej gniewna od tej drugiej. Tej, która się złości mniej i świetnie kontroluje tą emocję. To była moja hipoteza i to chciałem sprawdzić. Chciałem to sprawdzić rzeczywiście w emocjonalnej grze, bo moje badania miały pewne reguły gry, ale nie każdy chciał się na nie zgodzić. 8 miesięcy robienia zdjęć, kilkaset godzin przed żmudną i nudną pewnie czasami statystyką, oglądanie fotografii i kodowanie wszystkich rzeczy, które są istotne i związane na naszej twarzy, analizowanie wszystkiego, co jest z tym związane. Przebadałem ponad 150 osób i zaprosiłem do gry, która, wiecie, pewnie nie była łatwa dla samych osób, które w badaniu brały udział. W pierwszym momencie i w pierwszym etapie, jak się domyślacie, musiałem takie osoby poszukać. Musiałem też w pewien sposób wyselekcjonować tych, którzy się częściej denerwują i słabo kontrolują ten stan i oddzielić od tych, którzy denerwują się mniej, ale mają do perfekcji opanowaną kontrolę, kiedy właśnie się złoszczą. Natomiast w drugim etapie było coś dla nich zaskakującego. Poprosiłem zarówno jednych i drugich o to, aby pozwolili zrobić zdjęcie swojej twarzy, żebyście nomen omen widzieli, jakie mieli wtedy miny. Badania psychologiczne w Polsce bardzo często są kojarzone z tradycyjnym wywiadem. No, być może wypełnieniem jakiegoś kwestionariusza. Czasami też do wykonania należy jakaś próba zadaniowa. Powiedziałem do każdego zbadanego, słuchaj, chcę zrobić zdjęcie twojej twarzy, ale w dwóch ujęciach. Pierwsze, jak się złościsz, a drugie, kiedy rozluźniasz całkowicie wszystkie mięśnie twarzy. W psychologii nazywa się to twarzą neutralną. Co nie jest łatwe, jak się okazuje. Każdej z tych osób zrobiłem po dwa zdjęcia, gdzie pamiętacie, jak powiedziałem, i osobom, które się częściej denerwują, i osobom, które się mniej denerwują i różnie kontrolują tą emocję, kiedy to przeżywają. Po czym wszystkie zdjęcia losowo wymieszałem. I to, co najważniejsze w mojej grze, pojawiło się na samym końcu. Zaniosłem te zdjęcia do jeszcze innej grupy. I to był decydujący moment. Poprosiłem ich i powiedziałem, zupełnie obce osoby, nieznające tych wcześniej, oceń, która twarz jest bardziej gniewna. Chcę wam podpowiedzieć i chcę podkreślić, że tylko ja wiedziałem z tych fotografii, która z tych osób rzeczywiście na etapie wcześniejszego badania złości się bardziej i mniej. I jak kontroluje ten stan. Osoby, które te zdjęcia oceniały, nie miały o tym pojęcia. Otrzymałem wyniki. Zarówno jeśli chodzi o to, kiedy złość pozowały, ale wtedy, kiedy rozluźniały całkowicie mięśnie twarzy. Kiedy spojrzałem na te wyniki, pomyślałem sobie tak, czy to naprawdę jest możliwe, czy być może moja hipoteza była tak subiektywna, że ja wręcz sercem broniłem to, co chciałem uzyskać. Bez obawy. W psychologii, jak się nie potwierdza jakaś hipoteza, też jest dużą wartością dodaną badania. Nie dążymy do tego, aby coś sprawdzić, bo tak założyłem. Niesamowitą wartością jest to, kiedy hipoteza się nie sprawdza całkowicie. W przypadku pozowania twarzy, pozowanej złości, oceny wyższe fotografii otrzymały osoby, które rzeczywiście częściej się denerwują i nie potrafią trzymać w ryzach tej emocji. Dlaczego? Przytrzymam jeszcze trochę tajemnicy. Ale fascynującym wynikiem było to, kiedy wszyscy pozowali rozluźnione mięśnie twarzy. Kiedy pokazywali tak zwaną twarz neutralną, wtedy nikt się nie złości. Wtedy trudniej ocenić, która twarz jest bardziej gniewna. Wyniki były bardzo podobne. Przy ocenie twarzy neutralnych, kiedy mięśnie całkowicie mamy rozluźnione,
Wyższe oceny, czyli twarze bardziej gniewne, były te, gdzie ja wiedziałem, że one złoszczą się często i szybko i nie potrafią utrzymać w ryzach tej emocji, kiedy tego doświadczają. Dla mnie osobiście wynik fascynujący, ale to na razie wynik. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Jaki związek ma częste przeżywanie zdenerwowania ze zmarszczkami, które się pojawiają na twarzy? Bo tak założyłem, że tak będzie. Tu prawdopodobnie odkrywają się tajne reguły gry. Pierwszą z nich jest siła napinania mięśni twarzy. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jeśli przeżywam często złość, to znaczy, że bardzo często pokazuję ją na twarzy, poprzez ekspresję mimiczną. Jak ją często pokazuję przez długi okres czasu, w perspektywie lat, mojego wieku, więc pewne ślady zostają w postaci zmarszczek. Jeśli zostają, to nawet kiedy jej nie czuję, mogę być odbierany, czy może być taka osoba odbierana jako bardziej gniewna. I przez ten pryzmat, kiedy ktoś silniej napina mięśnie twarzy, a ktoś ocenia jego zdjęcie, mówi, ta twarz jest bardziej gniewna. Ona jest bardziej nieprzyjemna. Ale ta reguła gry dotyczy pozowanej złości. Drugą regułą w przypadku też pozowanej złości jest ilość widocznych zmarszczek. Nie wiem, czy chodzicie na siłownię. W każdym razie przyglądałem się wam na samym początku. Bardzo dobrze wyglądacie, jeśli chodzi o swoją fizjonomię i ciało. Macie dobrą kondycję. Albo się dobrze odżywiacie, albo rzeczywiście uprawiacie sport. Ale zróbmy analogię do tego sportu. Jeśli chodzi o ilość pojawiających się zmarszczek, z pewnością może być tak, jak na siłowni. Ćwiczysz w określonym tempie, a jeśli zwiększysz trening i jego dynamikę, ukrwienie jest większe, przez co nie tylko mięśnie napinają się szybciej i wyraźniej, ale pojawia się więcej prążków. Jak to się ma do twarzy? Ano ma się w ten sposób, że im bardziej upakowane zmarszczki na twarzy, im bardziej skondensowane i blisko siebie, przez to osoby, które oceniały zdjęcia, mogą oceniać jako bardziej gniewne. Tu była pewnego rodzaju pułapka i chciałbym się też z wami tym podzielić, że bardzo, było coś takiego, że prawdopodobnie mogła być tendencja w ocenie starszy, młodszy. Młodsza, starszy. Dlatego instrukcja w badaniu musiała być bardzo precyzyjna. I kolejne dwie reguły, które dotyczą twarzy neutralnej. Pierwszą z nich jest elastyczność skóry. Tak jak tu siedzicie, wyobraźcie sobie, że macie dwie kartki papieru. Jedną ze sztywnego bloku i drugą standardowej ryzy papieru do drukowania. Każdą z nich w określonym momencie, czasie i w określonej liczbie zginacie w jednym miejscu. Z pewnością nie przerwą się w tym samym momencie, ale ślad zostanie. Elastyczność skóry ma duże znaczenie. Kiedy nie przeżywam złości, a należę do osób, które na przykład często ją przeżywają, nawet kiedy mam rozluźnione mięśnie, bruzdy pozostają. I przez ten pryzmat mogę być oceniany, czy może być taka osoba oceniana, jako bardziej gniewna. I ostatnia reguła to reguła przypisywania twarzy cech osobowości. Na czym to polega? To duży skrót naszego mózgu. Mianowicie, moi drodzy, polega na tym, że widzę twarz i oceniam przez pryzmat osobowości. A jak już ocenię przez ten pryzmat, to przypisuję określone przymiotniki bądź zachowania tej osobie. A w związku z tym oceniam wyżej jako gniewną od tych drugich. Przyszło mi na myśl i się zastanawiam, a jak jest z waszą złością? Naprawdę sądzicie, że jej nie przeżywacie, jej nie widać na waszej twarzy poza stanem, kiedy jesteście zdenerwowani? Zachęcam serdecznie do refleksji. Naprawdę złość pojawia się na naszych twarzach tylko wtedy, kiedy wiem, że jej doświadczam, że subiektywnie mówię sobie, jestem zły, jestem wściekły, nie wiem, co z tym zrobić. Spróbujcie się nad tym zastanowić. Pamiętacie, powiedziałem na początku, że chciałbym opowiedzieć o emocji złości, która się pojawia na naszej twarzy nie tylko wtedy, kiedy jej doświadczamy, ale również wtedy, kiedy mamy zupełnie towarzyszące inne emocje. Bo pewne stałe, nazywa się to emblematy, elementy na twarzy związane tylko z tą emocją, zostają na stałe. Przyszłość.
Każde badanie ma w sobie wartość tylko wtedy, kiedy jest funkcjonalne, jest praktyczne. Nasza wiedza jest ciekawa, jest fajna, jest dobra. Jednak największą wartością jest to, co możemy z tą wiedzą zrobić praktycznie. Jak na sobie uczymy się siebie. Wyobraźcie sobie sytuację na lotniskach. Zastanowiłem się, czy to jest możliwe, żeby zastosować w przyszłości takie programy komputerowe bądź takie aplikacje, które rejestrują kodowanie i dekodowanie systemu twarzy, każdy jej moment. Przy odprawie paszportowej, przy jakiejkolwiek kontroli, gdzie dzisiaj na ten moment jedynym emblematem jest wasz paszport i ewentualnie to, jak się zachowujemy. A przecież zależy nam na bezpieczeństwie, prawda? Nie chcemy być w tłumie ludzi, którzy nam zagrażają. Mam tu na myśli terroryzm. A co powiecie z pozwoleniem na broń? Aktualnie badania psychologiczne są bardzo tradycyjne. Owszem, one są trafne, ale w przyszłości można by wykorzystywać to, komu rzeczywiście dedykować i dawać decyzję o tym, żeby korzystał z tego typu sprzętu. Zależy nam na tym, szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzi regulacja negatywnych emocji, jak złość, stres i lęk. Nie chcielibyśmy, żeby każdy miał pozwolenie na broń. I w końcu zachęcam do refleksji nad tym, a szczególnie nad osobami, które ubiegają się o pracę w zawodach wysokiego ryzyka. Służby mundurowe, policja, ale też służby specjalne czy jednostki antyterrorystyczne. Tam jest moment, słuchajcie, tam jest taki moment, kiedy masz podjąć decyzję, kiedy napływa w tobie determinacja, złość, czasami stres i musisz optymalnie regulować wszystko. Tam jest moment, co masz zrobić. A posługują się czasem te osoby czy siłą fizyczną wprost, czy też bronią różnego rodzaju. Jest coś niesamowite w tym, dla mnie osobiście, a was zapraszam też do takiego myślenia, co potrafi ludzkie oko, a co tak naprawdę potrafi w kategorii gry. Fundamentem tego, jak się domyślacie, jest pewnie mózg. Potrafimy rozpoznawać bardziej i mniej gniewne twarze. Wiemy, że są różnice. Nie wiemy jednak, z czego wynikają. A ponieważ nie wiemy, z czego wynikają, a to pytanie bardzo mnie prowokuje, to na tym moja podróż się nie kończy. To kolejny etap moich badań. Uważam, że jest coś niesamowitego w tym i niepowtarzalnego, że mamy jakiś mechanizm, pewnie adaptacyjny, który bez kompleksowych badań psychologicznych potrafi powiedzieć: słuchaj, on jest bardziej gniewny, czy ona bardziej gniewna, a on mniej. Przede mną wiele kolejnych pytań związanych z tymi badaniami. Te badania w Polsce są pionierskie. Praktycznie mogę powiedzieć, że jestem trochę w nich samotny, ale mam dużo przed tym pokory, ponieważ poszukuję dodatkowych pytań, a co więcej odpowiedzi w tym zakresie. I z pewnością będę stawiał kolejne hipotezy z tym związane. Nie bójmy się złości. Jest emocją fascynującą, bardzo potrzebną i czasem pozwala nam w różnych sytuacjach naprawdę skutecznie przetrwać. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję.